Witam Państwa serdecznie, jak prawie co tydzień, ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie opowiadam o książkach, ale nie tylko o książkach, także o innych różnych ciekawych sprawach. Proszę Państwa, ponieważ nie lubię oczywistości, ale muszę niestety czasem w tych oczywistościach uczestniczyć i je promować, mam na myśli oczywistości z rynku książki, no bo ten rynek jest płytki i ciężko się nie otrzeć o rzeczy oczywiste i nie wziąć ich do sklepu, tak? No więc biorę te książki, które są na topie z rynku, ale cały czas poszukuję rzeczy ciekawych, o których wiem, że nikt poza mną ich nie wypromuje. Nawet wydawca, no bo umówmy się, wydawcy mają skromne możliwości, znaczy no niektórzy mają duże, ale niektórzy mają skromne możliwości promocyjne i wartościowe książki giną, są, no gdzieś przelegują, nikt ich nie czyta, nikt się nad nimi nie zastanawia, nikt o nich nie dyskutuje. No one są wydane i być może ktoś kiedyś z nich skorzysta. Proszę Państwa, mam taki zwyczaj, że przeglądam strony wydawnictw uniwersyteckich i przeglądam strony wydawnictw zakonnych i diecezjalnych i czasem korzystam z tej oferty, ale czasem, zaznaczam, czasem, nieczęsto. I oto, proszę Państwa, przejrzałem sobie ofertę wydawnictwa Verbinum i znalazłem tam coś takiego. Chrystian Biskup Prus. Proszę Państwa, To wygląda w ten sposób, więc no jest bardzo to imponujące. Świetnie wydane, znakomicie napisane, z mnóstwem ilustracji, jako dodatkiem i komentarzem do tego niełatwego, ale bardzo ciekawego tekstu. Autorem jest Paweł Grochowski z Grudziądza. Ja już z nim rozmawiałem, proszę Państwa, telefonicznie, bo z miejsca, oczywiście widząc tę książkę, pomyślałem o tym, żeby zaprosić autora na konferencję którąś. No i tak się składa, że autor jest z Grudziądza, więc obiecał mi, że prawie na pewno, jeżeli nie będzie jakiegoś ekstra wypadku, zjawi się na konferencji w Turznie 19 października 2019 roku. Paweł Grochowski nie jest zawodowym historykiem, jest lekarzem, proszę Państwa. Jest lekarzem z pasją, to jest kolejny już chyba lekarz z pasją, którego mamy w zasięgu rąk. To jest lekarz z pasją, proszę Państwa, który poświęcił mnóstwo czasu na bardzo dokładne, szczegółowe badania nad postacią świętego Chrystiana biskupa Prus. To jest arcyciekawa postać. Ja, proszę Państwa, mam taki stały motyw, który ciągle powtarzam, że ja ubolewam, że ta popkultura polska w zakresie polityczno-literackim, bo to tak trzeba rozpatrywać, polityczno-literackim, jest tak żałośnie uboga, to znaczy, że nie pisze się książek historycznych, a jeżeli się pisze te książki, to już nie daj Bóg, żeby one jakiejś kontrowersji nie zawierały, tak? Albo żeby czasem ktoś o tym nie porozmawiał w jakiś zaskakujący sposób, tak? Czyli jak się już pisze te książki, no to muszą być zdeprawowani mnisi, dziewczyny bez biustonoszy i temu podobne numery, tak? To jest standard. Niestety ten standard nie przybliża nas do prawdy, ani nawet do zadowalającej sprzedaży nas nie przybliża, proszę Państwa. Więc ja uciekam od tego, od tej pozornej jakości, od tych treści i szukam czegoś innego. Proszę Państwa, nigdy się pewnie tego nie doczekamy, ale jakieś przerobienie na popkulturę XIII stulecia, czyli tego momentu w dziejach, połowy XIII stulecia, który opisuje nam Paweł Grochowski w książce, w biografii świętego Chrystiana biskupa Prus, no to by było naprawdę coś, dlatego że my bardzo mało wiemy o tym okresie ze względu na szczupłą ilość dokumentów i tekstów źródłowych, ze względu na bardzo silnie obecne wśród tych dokumentów fałszerstwa, ze względu na ciągle żywą polemikę polityczną dotyczącą tamtych czasów. No i myślę też, że ze względu na to, że
dostępny nam opis rzeczywistości pierwszej połowy i początku drugiej połowy XIII stulecia jest nieadekwatny do tego, co rzeczywiście się działo. Tak? I my, gdyby ktoś zdobył się na to, żeby pogrzebać w dokumentach, przeczytać książkę Pawła Grochowskiego choćby i inne książki, a następnie jakąś wizję poetycko-literacką, no żartuję oczywiście, nie poetycko, ale powiedzmy filmowo-literacką, tych czasów dać, no parę osób byłoby zaskoczonych. Parę osób byłoby zaskoczonych. Proszę Państwa, postać Chrystiana biskupa Prus jest postacią mocną. My o nim nic nie wiemy. To sobie trzeba powiedzieć jasno. Ludzie nie interesujący się szczegółowo tym okresem, czyli rozbiciem dzielnicowym, nie są w stanie w ogóle przywołać tej postaci. Generalnie nas to, podchodzimy do tego niechętnie. Tak? Pamiętamy, że do tego okresu w dziejach. Pamiętamy, że był Konrad Mazowiecki, Leszek Biały i że go zabili w Gąsawie. Tak? I no, ktoś tam jeszcze coś kojarzy. Tak? Krucjaty i Henryka Sandomierskiego, który wybrał się do Ziemi Świętej. Ale żeby coś ponadto. Henryk Sandomierski to wcześniej. Ale proszę Państwa, to są fantastyczne rzeczy, dlatego że my mamy przez ten brak zainteresowania szerszych rzesz badaczy i popularyzatorów, mamy pewne schematy utrwalone w głowach, dotyczące na przykład sprowadzenia krzyżaków do Polski, albo generalnie misji w Prusach, tak, chrześcijańskich. Te schematy wydało ją się nie do zwalczenia, nie, to po pierwsze, a po drugie wydają się być prawdziwe. No to Paweł Grochowski, powołując się na dostępne dokumenty i z żelazną logiką, jak to lekarz, analizując je, kreśli przed nami zupełnie inny obraz pojawienia się, zupełnie inny obraz tego momentu, kiedy krzyżacy zjawiają się nad Dolną Wisłą i rozpoczynają to dzieło, które nazywało się chrystianizacją Prus, a w rzeczywistości było wyrąbywaniem sobie miejsca do życia. Zwraca przede wszystkim nam Paweł Grochowski uwagę na to, że no, gro źródeł to są fałszerstwa. Po prostu, to są ordynarne fałszerstwa, antydatowane, pisane później i żeby dotrzeć do tego, do prawdy o tym, co tak naprawdę się stało w latach, w końcu lat 20. i na początku lat 30. XIII wieku w Chełmie, Grudziądzu, Lubawie i okolicach, no to potrzeba czegoś więcej niż tylko suchy tekst źródłowy. Dwa potężne rozdziały są temu poświęcone. Proszę Państwa, Paweł Grochowski twierdzi, że to nie było tak, że Prusowie pogańscy zagrażali w jakikolwiek sposób istotny Mazowszu, Pomorzu, czy nawet Wielkopolsce, bo i takie rzeczy w dokumentach są wskazywane, że sprowadzenie tutaj rycerzy zakonnych domu niemieckiego wiązało się z obroną ziem polskich przed najazdami pogańskich Prusów. Paweł Grochowski twierdzi, że to nieprawda. Nieprawda z tego względu, że to nie tak, że najazdów pruskich nie było. Były najazdy, natomiast nie wiadomo, czy to byli Prusowie. To jest pierwsza sprawa. Nie wiadomo, czy te najazdy były wynikiem tego, o czym piszą Niemcy, czyli że kraj był słaby, a poganie silni i nie dawano sobie rady. Paweł Grochowski jednoznacznie wskazuje na okoliczności następujące. Trwała wojna domowa w Polsce. Trwała wojna domowa, a jej przyczyną była śmierć Leszka Białego, seniora rezydującego w Krakowie. Wojnę domową poprzedziła krucjata ogłoszona przez Rzym, krucjata przeciwko Prusom, na którą licznie zjawiło się polskie rycerstwo ze wszystkich krain królestwa, ze Śląskiem na czele, której to wyprawie śląskiej przewodniczył Henryk Brodaty. W różnych dziwnych okolicznościach rycerze śląscy wycofali się z pogranicza mazowiecko-pruskiego, z Chełmna. Dokładnie, pozostawiając księcia Konrada Mazowieckiego sam na sam.
taka, czy rzeczywiście sam na sam to do uzgodnienia, no ale tak to widzimy, że pozostawiając go sam na sam z tym żywiołem pruskim. Ale książę Konrad, jak wiemy, to nie był aniołek i nie była to postać, nad którą można by było przejść obojętnie, no bo on po śmierci Leszka Białego wybrał się do Krakowa z jasnym celem zajęcia stolicy senioralnej i przejęcia zwierzchnictwa nad całą koroną polską, która, jak pamiętamy, była rozbita, no i zarządzana tak naprawdę przez Kościół. To była organizacja, która scalała ziemię królestwa. Mała dygresja, ponieważ ja pamiętam ze wczesnych lat szkolnych, kiedy uczono mnie historii, to taka się fraza powtarzała, że to rozbicie dzielnicowe to był taki naturalny stan, bo to wszędzie wtedy w Europie takie tendencje były do rozbijania dzielnicowego. No to ciekawe, czego Węgry się nie rozbiły, prawda? Czego najbliższy sąsiad, nie, najważniejszy sojusznik korony polskiej, dlaczego się nie rozpadło to królestwo na dzielnice, prawda? Że bardzo ciekawe. A za przykład zawsze podają Ruś, tak? Że na Rusi było to samo. To też ciekawe, dlaczego na Rusi było to samo. Ale w tym kierunku myśl niczyja chyba nie podążyła jeszcze do tej pory, a na pewno ja o tym nie wiem. Proszę Państwa, Konrad Mazowiecki rozpoczyna wojnę domową i to nam stawia wielki znak zapytania przy okolicznościach śmierci Leszka Białego, ale to jest na inną okazję. Śledztw do przeprowadzenia wynikających z tej książki jest nieprzebrane mnóstwo. Więc te wszystkie najazdy, o których my słyszymy i czytamy w dokumentach, że jak to pogańscy Prusowie spustoszyli ziemie polskie, wynikały, proszę Państwa, wprost z werbunków wojsk pogańskich do poszczególnych armii książęcych. Poza tym, jak twierdzi Paweł Grochowski, niemożliwe było rozpoznanie dokładne, kto tak naprawdę najeżdża to Mazowsze i to Pomorze, dlatego że kronikarze siedzący w odległych klasztorach, w odległych jakichś miastach, nie odróżniali Prusów od Litwinów, a i tych jednych i drugich od Jadźwingów, tak? Więc nikt dokładnie nie wiedział, o co chodzi. Bezsporne fakty są następujące. Biskupem Prus był Chrystian z Oliwy. Człowiek ten nawrócił bardzo wielu pogan w ziemi pruskiej. To się podobało Ojcu Świętemu, natomiast niekoniecznie podobać się musiało księciu Konradowi i niekoniecznie podobać się musiało rycerzom zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, którzy właśnie zostali wyrzuceni z Węgier, które nie zostały podzielone na dzielnice, przypominam. I na mocy niejasnych bardzo, proszę Państwa, niejasnych bardzo porozumień z księciem Konradem Mazowieckim próbowali osiedlić się na jego ziemi. Jak wiemy, dokumenty związane z tym osiedleniem się są po części sfałszowane. Paweł Grochowski twierdzi, że to nie było tak, iż krzyżacy wyświadczyli księciu Konradowi łaskę, że przyszli go bronić przed pogańskimi Prusami. To było tak, że to on im wyświadczył łaskę, osadzając ich tam, być może ciągnął z tego jakieś korzyści w swojej ponurej, pokrętnej i złośliwej polityce. Natomiast kto był głównym przeciwnikiem ideologicznym rycerzy zakonu Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego? Biskup Chrystian. Proszę Państwa, dlatego że on ochrzcił tych Prusów i on usiłował prowadzić misję chrystianizacyjną w Prusach dalej. Ale zaszły tak zwane nieprzewidziane wypadki. Biskup Chrystian został, proszę Państwa, porwany w czasie swojej misji na Sambii przez pogańskich Prusów i trzymany przez 5 lat w niewoli. W tym czasie pozycja rycerzy Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego bardzo się umocniła, a diecezja pruska, której on przewodniczył, została podzielona na 4 mniejsze. Kiedy biskup został uwolniony z niewoli, bardzo się zdenerwował i próbował dochodzić swoich praw, twierdząc, że to on jest biskupem i zwierzchnikiem kościelnym na całym terenie Prus. Niestety, proszę Państwa, jak w wielu takich przypadkach, również ten spór prawny i polityczny zakończył się w znany nam dobrze sposób. Śmiercią biskupa. Jeżeli czegoś się nie udaje przeprowadzić za pomocą dokumentów, fałszerstw, matactw, no to trzeba przeciwnika politycznego zlikwidować. Biskup
Był człowiekiem wielkim, ale politycznego zaplecza i ochrony, zdaje się, nie miał. Nie zmarł w Prusach, nie zmarł w Polsce, wracał z soboru w Lyonie, o ile dobrze pamiętam, i coś po drodze mu się przytrafiło. W tym Lyonie próbował dochodzić właśnie swoich praw i próbował przekonać hierarchię, że to on jest właściwym namiestnikiem kościoła na całe Prusy. Krzyżacy się z tym nie zgodzili, no i zapewne też inni hierarchowie, którzy mieli okazję zostać biskupami poszczególnych czterech diecezji, też mieli coś tutaj do powiedzenia. Proszę Państwa, dlaczego jeszcze święty Chrystian jest ważny dla nas? To jest człowiek, który zanim pojawili się krzyżacy, utworzył osobny zakon. Papież, jak pamiętamy, wydał bullę, która przenosiła wszystkie odpusty dotyczące te, które obowiązywały podczas walk w Ziemi Świętej, na Prusy. To znaczy, jeżeli któryś z książąt polskich rycerzy porzucił krucjatę i wybrał się do Prus, wszystkie odpusty kościelne, wszystkie, jakby to powiedzieć, korzyści duchowe płynące z tego faktu były nadal do niego przypisane. Proszę Państwa, Chrystian biskup Prus założył zakon braci Chrystusowych, zwanych później, kiedy przeniesiono ich do Golubia Dobrzynia, braćmi dobrzyńskimi. To jest krótki moment w naszej historii, ale być może on zdecydował o tym, że ktoś, być może Konrad Mazowiecki, być może jeszcze ktoś, kto tego Konrada inspirował, wpadł na pomysł, że trzeba tutaj ściągnąć zakon Najświętszej Marii Panny z Węgier. Że trzeba tu ściągnąć krzyżaków. Bracia dobrzyńscy, jak chce wieść popularna i gminna, nie radzili sobie z Prusami. Ja myślę, że to jest też do weryfikacji, no bo skoro tak naprawdę Prusy były w części ochrzczone i biskup prowadził tam swoją misję, no i podróżował dość daleko, bo nie ograniczał się przecież tylko do terenów przygranicznych nad Wisłą, ale przecież no, do niewoli schwytano go w Sambii, tak? Czyli bardzo, bardzo daleko od Chełmna i Grudziądza, gdzie rezydował. Więc myślę, że bracia dobrzyńscy raczej służyli do tego, by chronić nowo przyjęte do owczarni owce, niż do tego, żeby podbijać kraj. Czyli metoda biskupa jawi się jako ta metoda wprost dziedziczona po świętym Wojciechu, tak? Że biskup osobą własną stawia się w osadach i grodach pruskich i tam nawraca, a za nim, ponieważ nie ma nikogo innego, książę Mazowsza prowadzi właśnie wojnę ze swoimi braćmi i bratankami, natomiast Pomorze, no Pomorze ma swoją politykę. Więc biskup powołuje do życia zakon, tak, braci Chrystusowych. Do tego zakonu rekrutuje głównie Niemców, ale to nie ma znaczenia z ówczesnego punktu widzenia, z naszego dzisiejszego też nie. No i próbuje coś robić, tak? No tak jak mówię, wersja taka przyjęta mówi, że no bracia dobrzyńscy nie radzili sobie z Prusami, tak? No ale nie mogli sobie nie radzić, bo jak sobie wyjaśniliśmy tutaj, dzięki Pawłowi Grochowskiemu, nie radzili sobie, bo nie było z czym sobie radzić. Natomiast agresja Prusów, pogan, koncentrowała się na ich pobratymcach, którzy przyjęli chrześcijaństwo. I do ochrony tych pobratymców, sugeruję tak, przeznaczony był zakon braci dobrzyńskich. Zostali oni potem wchłonięci przez zakon Najświętszej Marii Panny już po śmierci biskupa Chrystiana. Taka to jest, proszę Państwa, historia i niezwykle inspirująca książka. Tak jak mówię, nie ma zbyt wielu opracowań na ten temat, a już na pewno nie w ten sposób wydawanych i niedostępnych w obiegu. Więc ja Państwu szczerze tę książkę polecam. Może jeszcze na koniec przeczytam spis treści, żebyśmy mniej więcej wiedzieli, co się tu znajduje. Rozdział pierwszy. Stosunki polsko-pruskie do końca XII wieku. Rozdział drugi. Pochodzenie i wczesne lata Chrystiana. Rozdział trzeci. Początki misji cysterskiej w Prusach 1206-1215. Chrystian zostaje biskupem Prus, IV Sobór Laterański, misja inflancka, zasięg terytorialny misji pruskiej do roku 1215. Kwestia Santyru.
Rozdział 5. Działalność Chrystiana w latach 1216-1221. Rozdział 6. Misja pruska w latach 1222-1227. Rozdział 7. Kwestia najazdów pruskich na ziemię chełmińską i mazowsze oraz okoliczności przybycia do Polski krzyżaków. To jest to, o czym mówiłem. Rozdział 8. Początki obecności krzyżaków nad Dolną Wisłą. Układy z biskupem Chrystianem. Najważniejsze. Rycerze Chrystusowi z Prus... Ilka Latrawensi w misji pruskiej, to też ważne, bo to o rycerzach, o braciach Dobrzyńskich. Opactwo cysterskie w Szpetalu. Rozdział 11. Misja pruska do roku 1233. Dominikanie i Wilhelm z Modeny. Wilhelm z Modeny to jest ta postać, która spierała się z biskupem Chrystianem o to, jaki miał być kształt organizacji kościelnej w Prusach. Wilhelm z Modeny to był ten człowiek, który optował za podzieleniem diecezji na mniejsze. Związki Chrystiana z misją ruską. Też te wątki ruskie są tu bardzo ciekawe. Ich teraz nie będę poruszał, bo nie doszedłem do tego, ale wątki ruskie, czyli obecność wojsk zaciężnych, schizmatyckich na terenie Mazowsza i Pomorza oraz udział ich w wojnie domowej w Polsce. Rozdział 12. Uwięzienie biskupa Chrystiana. Wydarzenia na obszarze misji do roku 1235. Rok 1234, Pień, rok 1235. Rozdział 13. Opanowanie misji pruskiej przez krzyżaków. Lata 1236-1239. Rozdział 14. Powrót Chrystiana. Początek walki o utraconą misję. Sławkos Osieka. Rozdział 15. Fundacja Opactwa Cysterskiego przez biskupa Chrystiana. Agresja krzyżacka na Pomorze Gdańskie. Decydująca walka o Prusy. Wybuch powstania neofitów. To też ważne. Rok 1244. Rok 1245. Założenie arcybiskupstwa pruskiego. Śmierć Chrystiana. Rozdział 19. Pokłosie działalności biskupa pruskiego. Rozdział 20. Próba identyfikacji posiadłości i siedziby biskupa Chrystiana na ziemi chełmińskiej. Czy istnieją materialne ślady działalności biskupa pruskiego na ziemi chełmińskiej? Rozdział 21. Postać i dzieło biskupa Chrystiana w perspektywie dziejów. Podsumowanie. Proszę Państwa, jeszcze co jest fantastyczne. To jest i postać, i obszar, który jest dostępny naszym zmysłom. To znaczy... To jest tak, że niby każdy był w Toruniu, w Grudziądzu, w Chełmnie, tak? Wszystko widział. Natomiast jeżeli weźmiemy do ręki tę książkę i pojedziemy tam znowu, to będzie inaczej i zobaczymy całkiem nowe rzeczy. To jest, proszę Państwa, bo ludzie lubią czytać o kresach, ale wyprawa na kresy i odkrywanie tych kresów, no to jest cały korowód. Tak? Ja rozumiem, że to jest ekscytujące i tak dalej. Natomiast tutaj ta historia jest pod ręką. Pod ręką. I to jest historia dawna, ale dobrze zachowana, co warto, dobrze zachowana w rzeźbie, w architekturze, co warto przypominać. Także ja Państwa szczerze zachęcam do przeczytania tej książki, do wycieczki do Grudziądza, Chełmna, Lubawy i w okolice, a już teraz zapraszam Państwa na 19 października 2019 roku do Tużna pod Toruniem, gdzie Paweł Grochowski będzie nam opowiadał jeszcze nie wiem co. Bo się jeszcze nie zdecydował, ale mam nadzieję, że coś ciekawego, bo ładnie też opowiada. Gadałem przez telefon, to wiem. Także szczerze zachęcam. Paweł Grochowski, Chrystian, biskup Prus, 1216-1245. Bardzo dziękuję za uwagę.